Zastanawiasz się, jak łatwo robić notatki w telefonie. Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby szybko i w prosty sposób tworzyć notatki w telefonie, będziemy potrzebować aplikacji, która nam w tym pomoże. W tym celu musimy uruchomić sklep Play do pobierania aplikacji i w polu wyszukiwania na górze wpisujemy takie słowa jak Google Keep. Pojawi wam się właśnie aplikacja o tej nazwie. Aplikacja jest darmowa, więc pobieracie tą aplikację na telefon i instalujecie. Link do tej aplikacji będzie w opisie tego filmu. Po zainstalowaniu tej aplikacji pojawi wam się ikona w kolorze żółtym na pulpicie. Więc teraz, aby utworzyć nową notatkę, wystarczy, że przytrzymamy palcem przez chwilę właśnie tą żółtą ikonę. No i możemy wybrać rodzaj notatki, jaki chcemy stworzyć. Załóżmy, że to będzie notatka tekstowa. No i następnie możemy już wpisywać tekst, który chcemy umieścić w naszej notatce. No i to, co jest bardzo istotne, to aplikacja posiada funkcję autozapisu, więc nawet jeżeli będziemy tworzyć jakąś długą notatkę i w trakcie tego padnie nam telefon, bądź po prostu zamkniemy taką aplikację, taką notatkę, to jak widzicie, jak uruchomię ponownie całą aplikację, to w tej aplikacji jest już zapisana notatka, którą tworzyłem. Warto wspomnieć, że notatki, które tworzymy, mają wiele dodatkowych funkcji. Możemy tutaj do notatki dodać dodatkowe zdjęcie, które za chwilę zrobimy. Możemy takie zdjęcie wybrać z galerii. Możemy dodać rysunek, który sami zrobimy. Możemy również dodać nagranie głosowe czy też dodać pola wyboru Warto też włączyć autosynchronizację notatek z naszym kontem Google Dzięki temu mamy dostęp do naszych wszystkich zapisanych notatek niezależnie od urządzenia na którym pracujemy, z każdego miejsca na świecie Aby to zrobić musimy wejść w ustawienia telefonu klikając ikonę koła zębatego Następnie szukamy zakładki o nazwie konta i kolejno klikamy zakładkę Google Teraz szukamy zakładki o nazwie Synchronizuj notatki KIP i klikamy po prawej stronie szary suwak i gotowe. Aplikacja umożliwia również tworzenie notatek dźwiękowych, dzięki czemu słowa, które wypowiadamy, będą zapisywane w formie tekstu. Ciekawą opcją jest również tworzenie szybkiej listy zakupów. Wystarczy przytrzymać aplikację i wybrać zakładkę. Nowa lista. Przy tak stworzonej liście, wystarczy, że pójdziemy na zakupy i będziemy odznaczać artykuły, które już kupiliśmy. Jak widzicie, artykuły znikają z naszej listy. Aplikacja, jak wcześniej wspominałem, umożliwia nam również tworzenie własnych rysunków. Wystarczy, że klikniemy na dole ikonę z pędzlem. No i możemy na tym poziomie tworzyć własne rysunki. Więc jest to też bardzo pomocne. Natomiast największą zaletą tej aplikacji jest dostęp do naszych notatek z każdego miejsca i z każdego urządzenia. Wystarczy, że uruchomimy przeglądarkę internetową i zalogujemy się na nasze konto Google. Następnie klikamy ikonę 9 kropek i tutaj wśród ikon wybierzemy Keep i zostaniemy automatycznie przeniesieni do naszych zapisanych notatek. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!